Jedna z byłych uczestniczek projektu Lady zorganizowała zbiórkę, aby przestać zajmować się najstarszym zawodem świata. Tak, sex workingiem. I chciałam się ciebie zapytać, czy wy macie na przykład jakiś wpływ na to, co potem dzieje się z tymi dziewczynami, albo czy ty w ogóle wsparłabyś taką zbiórkę, żeby jej pomóc? To jest tak, że my staramy się mieć kontakt z byłymi uczestniczkami projektu i z niektórymi to nam udaje się zachować, ale nie ze wszystkimi. Uważam, że każda forma walczenia o siebie, każda forma szukania pomocy zasługuje na to, żeby się nad tym pochylić. Jest czym innym, czy ja bym w ten sposób starała się walczyć o siebie, czy szukałabym innych rozwiązań, ale bardzo nie lubię oceniać ludzi, nie znając sytuacji i wydawać jakiekolwiek osądy.